Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Fury Within. W poprzednim odcinku przechodziliśmy sobie na pewno czarne moczary, z tego co pamiętam, i padł nam pas, przez co mamy już skompletowany, no część z pięciu komponentów ogniw zestawu. Tutaj mamy 20 do życia dodatkowo. To z kolei wszystkie odporności 15 i również 20 do życia, w związku z czym mam 188, a pomocnik na 258, ale ja nie inwestowałem w nic teraz. I nie wiem, jak nazbierałem 55 siły. Bazowej, oczywiście. Co do craftingu, nie wiem, jak to działa. Sprawdzałem, ale spróbujemy coś wykraftować sami. Zaraz wam powiem, co my zrobimy. Nie pamiętam, jakie to były wzory na to, ale damy dwa talizmany, transmutujemy, nic się nie dzieje. Damy trzy, najlepiej takie same. Nic się nie dzieje. No pięć to chyba za dużo, ale zobaczymy, może mamy. Na maksowanie. No nie, no to wyrzucimy po prostu, wiecie. Też tu chyba standardowe nie działają receptury. I są jakieś skomplikowane, ale jakieś łatwe kiedyś znalazłem. Tylko nie pamiętam, jak one brzmiały. A większość jest na wersji 1.02, a nie 1.01, przez co jest to trochę skomplikowane. Ale co? Akwamaryny jakieś są. Można transmutować. A coś było, że z pięcioma i jednym. Przetestujmy to. Pięć różnych kamieni. Akwamaryn już był. Czego jeszcze nie było? Kwarcu. Oliwinu, nie, awentynu. I przykładowy. O ten na przykład. Nic się powinno nie dziać. I się nie dzieje. 3, nie. 3 takie, też nie. 5 takich pewnie też nic nie będzie. No jakoś nie mogę tego znaleźć. Jest na następną wersję, wątpię, że z następnej działa na poprzednią, gdyż to by było uwzględnione w tytule. Możemy transmetować to, czego nie potrzebujemy. Czy mamy takich więcej? Mamy 3. Lepiej trzymać przynajmniej jeden, a nawet trzy każdego typu, ale tam skrzynka też była większa, to chyba też 1.02 wersja, bo ja tutaj nie mogę zainstalować. No i tyle. No nic więcej, a zaraz, akwamaryn mam jeden, drugi, aleksandryt, to jest akwamaryn. Ale możemy oczywiście implementować do tych pierścieni to w nieskończoność, ile tylko mamy. Chociaż mieli milion kamieni, jeden do obrony, możemy to zrobić, ale no realnie milion nie uzbieramy, 1000 maksymalnie. Spinel. No więc wam nie idzie, to możecie pofarmić tą obronę i tu dodać sobie 1000 obrony. Jakoś później przejdziecie kolejny 1000, długo to trwa, ale dacie radę. Tu mi akwamaryn trzeba, a nie aleksandryt. I apatite powstał, no to dajemy 3 apatite. Tutaj nie ma gniazd. I aleksandryt. Teraz ten, no i chyba starczy, jak widzę. A, nie wiem co z tym. No, przetestujemy też biżuterię. Raz, dwa, trzy prawie na pewno. O, wszystkie odporności. Zmienimy sobie. Nie wiedziałem, że taki nawet wydropiłem. Jeszcze jeden amulet mi trzeba, zwykły niebieski. Nic pewnie to nie da. Wow, działa ta receptura. Niesamowite. No i tak mamy dużo kasy, więc jak coś trafimy, to po prostu będziemy przerabiać. Super, że ta procedura działa. A ten nana pryzmatyczny? Nie wiem, ile to kosztuje, ale mógłbym spróbować. Ile te kosztują kamienie, czy dużo? Mist. A, nie ma tych najlepszych.
Pamiętam, że najlepsze były sprzedawane również. Chociaż czekajcie. Chyba, że tych dużo kupimy, ale po 1000. Trochę byśmy się wykosztowali, no ale i tak będzie na co zbierać kasę, więc kupimy takich sporo. Chociaż wiecie, może to ja to poza odcinkiem zrobię, bo. Ale tylko zobaczymy, czy to działa. I dwa, czy trzy? Trzy idą. Czyli normalnie. Tu również będą trzy szły, jeszcze ta miksturka. No i tak to będziemy sobie robili. Będziemy uzyskiwali lepszy. Nie jest to drogie pod względem kasy. A jak pryzmatyka się uda zrobić, to mam 6. No też pryzmatyczny, ale mi chodzi o 12. Tu jest jeszcze jakiś kraftujący. Aha, miałem gamę zmienić jeszcze, zmniejszyć bardziej. Też zauważyłem, że jest to nieodpowiednie i bardzo możliwe, że jeszcze oprócz tego mniej zrobimy. Nie wiem, czy ja będę o tym pamiętał, że mam to zrobić. To zostawię sobie ten kamień w ekwipunku i na pewno mi się przypomni. Jeszcze te miałem potransmutować, miksturki. No, to te okrągłe jeszcze pójdą. Na razie naszym kamieniem najlepszym jest Oliwin. Tak. Właśnie on. No to te posprzedajemy chyba. No niech na razie leżą. Wszystko? Wszystko. Idziemy. Jeszcze chciałem coś. Aha. Gammę zmniejszyć. Przynajmniej o jedną pozycję. Najlepiej to w hazardzie widać. Więc video options gamma. Zmieniamy jeszcze raz. Aż do skutku. Może do tej kreski dojdę nawet. I odświeżymy sobie w hazardzie. Bo to najlepiej widzę. Tu chyba jest nadal za jasno. Ale no to tylko na nagraniu będzie widać. No chyba jednak zmniejszę jeszcze. Coś sobie musimy kupić. Nie musimy. Options. A może tak? Na razie tak, czyli o jedno miejsce niżej chyba jeszcze trzeba, no ale tu będzie tak jasno, a tam tak ciemno, to kiepsko. Nie chcę też przesadzić. No dobra, tak zrobimy. A jakbym tak zrobił, widać coś? Czy co? Zobaczymy sobie na większej ilości przedmiotów. To jest niby dobrze, ale. A może za ciemno? No nie wiem. Jak będzie za ciemno, to po prostu zwiększę, ale no sporo tu się zmieniło. Mogę kupić dla mojej Long Battle Bow. Kojarzymy go z Diablo 1. 18. Ona ma lepszy do 27 chyba. Do 23. Więc sprzedajemy go. No i tyle, już nic lepszego nie wymyślimy. A no ten sobie jeszcze zobaczymy. O, widzicie? Tylko nie dla mnie niestety. A dla niej będzie? No, będzie. Teraz z powrotem zbieramy kasę, aczkolwiek racjonalnie. 105 tysięcy, no taki niski tu wkład jest. Wydaje, że gdybym miał tu pluk, dałoby się więcej. No nic, idziemy. Sobie na czarne moczary. Żeby przejść z nich ku... Tu byliśmy wszędzie. No wiecie ku czemu. Wyżynie Tamoe i zobaczyć jak ta czeluść wygląda. Czy tam tylko poziom drugi. A, tych przeciwników po kolei będę pokonywał. Żeby mi nie stali na drodze. No, idą ładnie jak burza. No to dalej. Prosto w legowisko grozy. Później w lewo. W prawo, a dalej to nie pamiętam. O, piękny atak. Nie, tego już nie będziemy brali. Kolejne strzały, ale już sobie odnowiłem. Też nie mogę za dłużej trzymać w ekwipunku, żeby nie było problemu. Pyk, niszczymy wszystkich, pokonujemy. Ja mam poziom
27. Pomocnica. 24. Jest dobrze. Strzelamy. Ładnie wchodzi. Tamte więzienia i tak dalej, co ja zostawiłem, to powinniśmy chyba przejść po Andariel, ale ja przejdę przed. Żeby tak to w miarę równo było. Zbieramy manę. Jest nam jeszcze potrzebna. Tam nie idziemy, gdyż na początku dookoła. Chociaż sami do nas przyszli. Kluczy na pewno mamy dużo. Ponieważ mieściło się 50 chyba w jednym staku, a mamy go chyba pełnego. No to widzicie, tu jest mniej mniej możliwości w skrzynce przechowywania złota niż w klasycznym Diablo 2, nawet w podstawce, ale żeby powiedzieć, już w demie również bym się nie odważył. Klasztorna brama, widzicie? Na hita wszystko ściąga. Może to taka właściwość? A to by się, mówię, ogromnie przydała. Że wszystkich ma na jeden cios. Czyli moja jest magiczna strzała, ale nie, chyba strzała chłodu właśnie. Może wszystkie mają taką właściwość, ale dzieli się na żywioł. Mogło być, coś tam wypadło. Już z powrotem tu wracam do klasztornej bramy. Na wyżynę Tamoe. Mogą wypaść też, nie wiem dlaczego mi tu nie wypadają. Może za wcześnie? Nie. Wypadają od więzienia, przynajmniej. Już takie lepsze talizmany, rzadkie, czy wygląda jak kraftowalne. Więc byśmy ich sobie użyli także do kraftu. Trzeba mi lepsze runy. Runki Eth i Tchul, żeby dobrze było transmutować. Więc na tym to polega. Coś mi wypadło, wiem, widziałem, słyszałem. Już mi się nie mieści, niemożliwe. A jednak, trucizny są bardzo dobre do rozłożenia w czasie, ale chyba no to jest jednak za słabe. Wolałbym mały, nawet 1-2. Niż to. 300 to jeszcze można zostawić na razie, nic więcej nie będę zbierał. Chociaż przydałoby się wzmocnienie. Wziąć. To tak będzie. Niestety nie mogę strzał gdzie indziej położyć, gdyż później o nich zapomnę. Ale sporo strzał tu wypada. To też dobrze. Wysokopoziomowana skrzynka. Wszystkie kamienie bierzemy. Trzeba uzyskać lepsze. Ogrom tu jest klas. Znaczy ja się spotkałem z 10 czy kilkunastoma, więc może nie tak wiele, ale żeby z najlepszego uzyskać najgorszego najlepszy, no to jest ciężko. Sporo transmutacji. Ale runy chyba po dwie jednak się transmutują, z tego co pamiętam, mimo wszystko. Więc o tyle dobrze. Może jak będziemy mieli za dużo złota, kupimy maksymalną ilość zwojów miejskiego portalu, jednak wydaje mi się, że będzie kiepsko. Ciekawe, czy tu jest więcej poziomów niż 90. A jeżeli więcej niż 99, oczywiście chodziło mi o to. Czy maksymalnie jest może 250, czy więcej, nie wiem gdzie jest granica. I ile można maksymalnie w umiejętność jedną dać? 20, 30, 50, 100, czy ile?
Tu mi nie trzeba wytrzymałości, mam jej wiele. Mamy 39 punktów, gdyż dostajemy po 2. Ale no na razie nam nic nie trzeba. Wszystkich i tak ze wszystkimi sobie radzimy. Czyli na razie mamy taką gamę. Zobaczę, czy to jest dobre. Ponieważ nawet jak jest dobre tam, no to nie musi być dobre tu, żebyśmy też coś widzieli. Oczywiście mroczny klimat musi zostać utrzymany. A jeżeli będzie jakiś problem, zawsze mogę promień światła zwiększyć w przedmiocie do nie wiem ilu, wielokrotnie więcej, no to wtedy większy teren będzie rozświetlony. Taki też jest sposób techniczno-wizualny, który właśnie umożliwia ten mod. Normalnie by nie można tak sobie dać do promienia światła i gotowe. Weszło, bierzemy akwamaryny. To też jest oczywiście kolor akwamaryna. Bardzo ładny. Ciekawe mi tu rzeczy wypadły, zarówno strzały, jak i bełty. Do wyboru, do koloru. Dla każdego coś dobrego. No i teraz trochę bardziej się zagłębiamy w mapę. Czeluść, a tu już poziom drugi. No, czyli tam powinien później po prostu wejść moja niekompetencja. Następny poziom trudności, jeżeli jest. A aktów na pewno jest 5, a przynajmniej 4. No to już zrobię dobrze tak, jak się należy, gdyż tam trudność, przeskok trudności będzie ogromny. O, widzicie? Jesteśmy w dziurze i tu potwór ma nazwę związaną z dziurą. To jest ciekawe. Czy specjalnie, a może to przypadek? Amulet wypadł. Tak, ładnie. Inny dźwięk też był inny, ale jednak coś miał w sobie z klasycznego. Nie, no to śmieszne. Jeden boss na całą lokację na tym modzie? To jest niemożliwe, chyba że ja mam jakąś inną wersję. O, jest drugi wreszcie, ale normalnie też mogły dwa czy trzy się wylosować na normalu, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Ale może z czasem się to zmieni. Na razie nic nie bierzemy. A many tu mi pamiętam, że nie schodzi za bardzo. To też sobie uwolnimy parę miejsc w ekwipunku, aby no, nie musieć cały czas otwierać go i wkładać do kostki przedmiotów. No, mod jest na swój sposób ciekawy i no, lżejszy. Nie wiem, czy bez żadnego doświadczenia z Diablo można sobie poradzić, ale na pewno to jest chyba Xarusa. Obręcz Xarusa. To jakieś resztki, więc weźmiemy tamte. No nie wiem, ile ich jest, ale mam nadzieję, że więcej. Przy dobrym łuku można by inwestować w wielostrzał, ale tutaj niestety nie jest to możliwe, gdyż łuk mam słaby. Normalnie, klasycznie pamiętam, inwestowałem w ogromną szybkość ataku barbarzyńcą i elementaryzm klejnotów. Tam chyba nawet do prawie 1000 elementarnych różnych można było dostać. No to jak 6 slotów załadowaliście, niezła szybkość ataku była. No dawaliście radę nawet na Helu. To musiała być naprawdę niezła szybkość ataku, zwiększona runkami Shael. No i to też kiepska sprawa,
Ponieważ no trzeba było nieźle się narobić. Gdyż no z jednej strony rynka szalet zabierasz, miejsca trzeba było tamten włożyć. I trzeba było kombinować, ale był sposób 3 na 3, 3 rynki szael. Oczywiście broń też musiała mieć zwiększone o 10, przynajmniej 20 w przypadku magicznej. Gdyż takie się inwestowało. Bazowo ogromną szybkość ataku. No i były te elementarne klejnoty w oprawie. A normalnie też talizmany można było transmutować i... Nie, nie można było. Ale w niebieskie, może nie w żółte, czy no takie typowo craftowalne, ale w normalnym Diablo 2 była taka opcja zmiany. Ale nie wiem, za 3, za 5. Jednak takich mało leciało, że praktycznie się przydawały i nikt z tego nie korzystał. Mówisz, jak teraz dwie lokacje przeszedłem i prawie nic mi poziom się nie podniósł. Może jest jakaś blokada, ale no dziwne, dziwne, bardzo dziwne, że tu nic więcej nie mogliśmy uzyskać. Wszystko mamy obadane, idziemy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. O, najeżona pałka, najeżona kolcami, eteryczna jeszcze. Niestety nie będę mógł jej użyć. Też nie wiem, nie ma żadnych olejów. Jak na normalu nie ma, to chyba na Helu też. Więc możemy te legendy wyrzucać, a poza tym łatwo je zdobyć. Im wyższy poziom, większa szansa, więc... No więc po prostu... Ale szybko atakuje te beczki. Naprawdę, jakby ktoś dostał taką serię skopa, byłoby kiepsko. Nie będę ich wszystkich niszczył, gdyż wątpię, że coś tu się uda uzyskać. Wracamy do miasta, muszę zobaczyć. O, coś tu mamy. Aha, trzeba przygotować klejnoty, tak? Na pryzmatyczny. No i tu ogólnie porządek zrobię, jak coś ciekawego to zostawię. To też już się domyślacie, iż planuję zakończyć ten odcinek. Dlatego też myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!